plecami odbywają się warsztaty pieczenia pizzy. Młodzież przygotowuje właśnie ciasto. Tutaj już pierwsza grupa przygotowuje pizzę do podania do stołu. Są składniki, jest ser, jest pieczarki, papryka, cebula, kukurydza. Co jeszcze? I sos oczywiście. I na tym będzie polegała nasza kolacja. Jeżeli chcecie, to możecie przyjechać, zrobić sobie sami. Zapraszam. Mąka jest ze zmielonego zboża, a bardziej z nasion tego zboża, tak? Czyli z ziarna zbóż. Użyciłem kostkę drożdży, tak? Kostka drożdży, tak? Dwie łyżeczki cukru, delikatnie trochę ciepłą wodę, rozbełtane i postawione w ciepłym. Co się dzieje? Kipi. Dlaczego kipi? Rosną. Rosną. A co rośnie? Drożdże. Dlaczego? Pod wpływem ciepła. I co robią? Się rozmnażają. Przez podział komórki. Dobrze, bingo. A taki podział komórki, gdzie z jednej kulki, zobaczcie. Wyobraźmy sobie, że to jest jeden drożdż, tak? Rośnie mu taki pupeć tutaj. Taki pryszczyk. Tak? Taki pączek, czyli pączkowanie. Jeden taki pączek się odrywa i to już jest drugi drożdż. To jest mama, tata drożdż w jednym, tak? To jest podział mitotyczny czy mejotyczny? Kojarzymy coś? Będzie mitoza w szkole. Mitoza czy mejoza? Mitoza czy mejoza, dokładnie. To jest mitoza. To trzeba po prostu wymieszać. Wlać do wody. I w pewnym momencie stworzy się tak zwany rozczyn drożdżowy. Temperatura wody takie 28, 27, tak żeby było cieplutko. To zaraz zbliżamy. I teraz tak, do każdej miski na oko. Tak? Mniej więcej. Moi drodzy, do miski dodajemy oregano, bazylię, odrobinę soli i odrobinę oliwy, żeby oliwa też rozpuściła składniki. Oliwa nam pozwoli wydobyć witaminy z tego ciasta i też doda nam po prostu wspaniałego aromatu. Więc takie ciasto rozrabiamy na ciasto, które będzie właśnie później takie. Trzeba będzie trzymać miskę, druga trzyma jedną ręką, a drugą robi mikser, wkłada do środka i miesza. Tak? Miesza. Ja w międzyczasie też dodam wam czego. Co to jest? Cukierowy sól. Sól. A chemicznie? Kto wie co to jest? Chemicznie. Remonkę. Chlorek sodu. Tak? Chlorek sodu, czyli NaCl, tak? Taka płaska mniej więcej łyżeczka każdemu. To jest taki podstawowy przepis na chleb, czyli mąka, woda z drożdżami z solą, tak? Ale na pizzę dodajemy jeszcze czego? Oliwy. Dlaczego oliwy? Tłuszcz? Oliwa wzmacnia smak i oliwa też rozpuszcza witaminy, więc po odrobinę oliwy też. Żeby od pizzy nie był mdły, nie był taki bezosobowy, to warto dodać bazylię i oregano. Jak dodajemy bazylię czy oregano, to najlepiej nasypać sobie na rękę i jeszcze ją rozpuścić, tak? Jak się miesza? Przyjemny. Jakbyś podchodził do tego jak do kobiety. Delikatny. Czyli co mamy w składnikach? Mamy mąkę, mamy wodę ciepłą, mamy drożdże. Drożdży dodałem trochę cukru, oliwa i sól jeszcze. Dobrze, kręć, kręć, tam się od... Tak, pomidory, słuchajcie, w zalewie krojone, bez skórki najlepiej. Teraz tak, czosnek, tak? To już problem. Żeby obrać czosnek, najlepiej go zgnieść na początek, zobaczcie może. Czosnek można bardzo łatwo wybrać lupinki. Lupinki na bok, a czosnek świeży można. I to będziemy to zrobić też. Jeszcze mąki mamy tu dodać? Tak, musi się oderwać. Teraz tak, do sosu też oliwę. Wiecie też po co dodaję oliwę do sosu? Co daje oliwa? Potrzebujemy dodać oliwę, żeby nam się rozpuściły witaminy i żeby były bardziej przyswajalne. Teraz tak, do tego sosu odrobina też soli, tak? Jeszcze pieprzu dodamy.
świeżo mielony. Jak złapiecie ciasto i wbijecie tam ręce, zobaczcie, to powinny palce odejść. Mi jeszcze nie odchodzą, tak? To jest ten moment, żeby jeszcze odrobinę mąki. Czyli bierzemy sobie mały kawałek. Bierzemy mały kawałek i smakujemy. Musicie potrafić złapać tą sól, tak? Czyli że ona tam jest. Zobaczcie. Jeszcze raz, jakie składniki tutaj były? Mąka, sól, drożdże, woda, ciepła, tak? Oliwa, oregano, bazylia, tak? I co jeszcze? Sól. Jeszcze jednego składnika brakuje. Cukier był? Tak? To jest z drożdżami. Cukier był z drożdżami. Teraz do tego, żeby się te ciasto dobrze namrosło i było pulchne, trzeba dołożyć powietrza. W jaki sposób mogę tutaj dołożyć powietrze? Dmuchać. Pompkę wziąć i nafukać to, nie? Rozkładać i składać. Rozkładać, dokładnie tak. Robimy na płasko i składamy na pół, tak? I zadanie z matematyki. Proszę bardzo. Mamy jedną warstwę, składamy na pół. Ile mamy warstw? Dwie. Brawo. Składam jeszcze raz pół. Ile mamy? Cztery. Składam jeszcze na pół. Osiem. Składam jeszcze raz na pół. 16. Składam jeszcze raz na pół. A mogę i mamy potęgi. Składam jeszcze raz na pół. 34. Dotknij palce. Dotknijcie palce. Widzicie? To jest mniej więcej to. Do tego dążymy. Nie wciskamy ciasta w te siatki. Dobrze? Czyli jak będziecie zaraz dostaniecie wałki, będziecie rozwałkowywać, to delikatnie, a nie paluchami w te siatki, dobra? Jeżeli będziecie na przykład dodawać cebulę, tak? To tą cebulę dosłownie dodajemy w ten sposób, że plasterki. To ty kryjesz plasterki. Tak? No tyle już nie kryjesz. Przezroczyste. Tak samo jak macie paprykę, to też papryczkę proszę małe plastereczki, dobrze? Pizza jest potrawą, dziełem, jest potrawą ludzi biednych. Oni potrafili z jednej papryki i trochę mąki nakarmić kilkuosobową rodzinę. Dlatego się kroi też cieniutkie. Tak? Tak samo z pozostałymi składnikami. Tam macie jeszcze pieczarki, macie kukurydzę. Kukurydza, uwaga, ma bardzo dużo wody. Więc kukurydza dosłownie na jednej takiej pizzy nie więcej jak 20-25 ziarenek. Tutaj po prostu oszczędzamy. Dosłownie tak, jakbyście mieli za mało wszystkiego. Ok? Im mniej składników też na pizzy, tym lepiej, bo wytrzyma można smak. Nie dodajemy więcej jak 3 składniki, 3 produkty. Chyba, że lubicie 4-5, proszę bardzo. Na nas. Czyli tak, mamy paprykę, mamy cebulę, mamy pomidory, mamy też rukolę. Tak? Tak. To jest rukolę. Uwaga, uwaga, jeżeli chodzi o ser, macie tam dwie miski, dwie tarki i kostki sera przygotowane, dobrze? Mogę zastrzec. Trzebysz na ten gruby, ewentualnie jak chcecie, to możecie na ten cienki, tak? Jak rozłożycie ciasto, tak, smarujemy sosem delikatnie, zostawiamy 2 cm brzegi nieposmarowane sosem, żeby był ten brzeg, ok? I też ser nakładamy do granicy tego sosu. Ponieważ jeżeli ser wyrzucicie poza pizzę, to on się przypali. Mamy na zewnątrz paluszkami. Albo zrobimy w ten sposób, tylko na każdym stronie się uda. I wtedy można też użyć wałka, ale po co? Co z tego? Na pół? Nie, to już jest połówka i już z tego powinna być pizza. Tak jest mało, to można zakręcić w ten sposób. I on się też porościował, tak? Lepiej nie próbuj. Uwaga, bo sos jest bardzo wyraźny, więc też nie dawajcie go dużo. Tyle mniej więcej sosu. Nie więcej. Bo inaczej będzie zupa. Odrobinę cebulki. To jest cała moja plastelka. Zobaczcie, jak posypuję ser, to posypuję od środka delikatnie na zewnątrz, żeby nie na siatkę, tak? Żeby mi się nie spalił.
teraz tak, na koniec można jeszcze dodać trochę bazylii albo trochę oregano. Proszę bardzo. Oregano troszeczkę i bazylii dałem na wierzchnię, bo wtedy ładnie pachnie. Kto będzie miał zrobioną swoją pizzę, tu jest łopata. Pizza wędruje na łopacie. Tutaj zapraszam do pieca, dobrze? Piekiemy, tak? No. Zapraszamy z kamerą do pieca. Proszę bardzo. Jak długo macie teraz piec? 10-15 minut zależy od temperatury, nie? On się tutaj nagrzał do 250 stopni mniej więcej. To jest ok tutaj. Ten też trochę dojdzie, nawet troszeczkę więcej zrobimy. 250-300 stopni. Zależy się, im grubsze, tym może być większa temperatura. Ale wtedy trzeba bardziej uważać, nie? Ja bym nie jeszcze chcesz bazylii oregano jeszcze na wierzch posypać? No to... Dobra, jak sobie czekam. Gdzieś jest, Filip. Daj, daj, po prostu. Do samego końca i musisz tak... Dobra. I zabieram. To tutaj na dół. Na końcu jedziemy i szybkim ruchem. Dobra. I zobaczmy, co tu jest. Zamknijmy. Czy ona już dobra jest? Czy jest dobra, tak? Jeszcze troszeczkę, tak? Jeszcze musi się delikatnie zbrązowić. Góra już jest w miarę, nie? Pizza już do zjedzenia, bo zobaczcie. Z boku, widzicie? Już jest twarda od dołu. Aha, Remek, twoja, dobrze. Czyja ta jest? Proszę bardzo. Ja posmakuję ciasto, dobra? Super. Ja z chęcią posmakuję. Super, zobaczcie. Wyrośnięte, tak? Wyrośnięte, chrupiące, w środku pulchne. Tak? Ma być takie, jak jest? Okej. Okay.